moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Void Traina. No i kochani, osobiście znów miałem delikatną przerwę od nagrywania i powiem wam szczerze, nie pamiętam już na czym to skończyliśmy, ale do tego stopnia nie pamiętam na czym skończyliśmy, że musiałem aż sobie włączyć poprzedni odcinek, żeby sprawdzić dokładnie gdzie, czy my to w ogóle zaczęliśmy już przeglądać, czy dopiero tak naprawdę idziemy, czy zaczęliśmy, czy idziemy, kurwa, coś się powiedział. Oj, czy skończyliśmy już przeglądać, czy dopiero idziemy? O to mi chodziło. Ale jak zwykle, oczywiście nawet się nie potrafię wysłowić. Dobra, żeton. Zakleńczmy sobie. Moduł broni fioletowy. Te świnki. O, najlepsze co mogło nam wypaść. Co to za moduł, co to za moduł, co to za moduł? Kostrzelny korpus, komar. Nie wiem, nie znam. Nie wiem, nie znam. Czekajcie, ale my tu już nie byliśmy? Nie, no nie byliśmy na pewno. Nie, bo jakbyśmy byli, to zapewne tego już by tu nie było. Pod trójką mamy komara. Nie, kumpla. To nie jest komar, to jest kumpel. Kumpelo. Dwa złomu, tutaj już nic niestety nie ma. No i kochani, co jeżeli chodzi o Void Traina? Jak my w ogóle będziemy jeszcze dalej to grać? Bo to jest, myślę, bardzo dobre pytanie. Ogólnie, no wiadomo, to jest gra w Early Accessie nadal. To nie jest jeszcze premiera. Dużo pewnie w tej grze się jeszcze zmieni, jeżeli chodzi o finalny produkt, który twórcy pragną nam przedstawić. I powiem wam osobiście, że sam się zastanawiam. Naprawdę sam się zastanawiam, co my możemy zrobić z tą grą, bo naprawdę na razie nie zapowiada się jakoś super. Myślałem, że będziemy mieć bardziej taką większą swobodę na temat eksploracji. Niestety jednak chyba w tej chwili jeszcze tego nie mamy. Być może to się zmieni. Być może to się zmieni. Mam taką nadzieję, że to się zmieni. I że będziemy mieli do wyboru jakieś właśnie misje czy coś, bo na razie idziemy do przodu i tyle. I to jest cała rozgrywka. Jedziesz do przodu, no i sobie tam powiększasz ciaponga. Tyle w temacie. Więc tak. Zastanawiam się, co z tym zrobić. Na pewno to nie będzie tak, że ja już w tej chwili chcę, nie wiem, skończyć tą grę. Już nie gramy, koniec, game over. Bandaż zostawimy. Bo naprawdę mi się Void Traina dobrze gra. To nie jest tak, że ja... że mi się w coś źle gra, bo tak wcale nie jest. Dobra, czy mamy jakiś korpus? Nie mamy nic. Uchwyt jakiś do dupy. Jakieś przeładowania, ale wyciąganie też 0-1. Dobra. Bierzem to. Dobra, to sobie zostawimy tu. Mamy jeszcze trochę złomu. Tego złomu rozumiem, że nigdzie nie włożę nawet. A nie, włożę. Dobra. Nie jest włożone. Lecimy. No ale wiadomo, tutaj będzie to samo. Specjalna amunicja. To samo. To znaczy, no, będziemy się strzelać za chwilę. Niestety, ale te lokacje naprawdę nie są jakieś ambitnie zrobione. To mnie troszeczkę martwi. Twórcy zrobili w sumie jeden taki dziwny styl. Ej, tu się napierdzielamy. No i ja znów nic nie widzę. Tak to jest, jak się robi przerwy. Kabum! Czuję. Robiliście pewnych opach jak kiedyś? Pyk, au, au. Ej, w pistol whipie na VR to lepiej mi idzie, naprawdę. Ja tylko myszką jestem taki do dupy. Bo ostatnio Kamcia namówiła mnie znów na Valoranta! Tylko 4 pociski chyba, prawda? Prawda. Au, au, au. Ach, jak pięknie to wleciało. Ej, ale ty już nie jesteś piękny. Zostaw mnie. Naprawdę, no te boty mają aimbota, jakkolwiek to brzmi. Bot, który ma aimbota. Pamiętam, w 1.6 kiedyś było tak, że te boty miały na ekspercie takiego aimbota. Kurwa, was jest coraz więcej tu, prawda? Rozrewolwerowany Shiro! Jak cię prosisz? Ale się prosiliście, ale się prosili. Oni się prosili, po prostu się prosili. Ich jest coraz tu więcej. Dobra, go, 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 go.
Nie trafiłem ani jednym pociskiem. Ale jestem lawa. Le. No oni mają M-boty. Ja mam zeza i upośledzenie wzrokowe, ruchowe. No i to pancerzony dziad. A i w jednej chwili chyba mogła nawet zrzędła. Ostatnio czasownik z przymiotnikiem, nie, rzeczownik z przymiotnikiem pomyliłem. Więc u mnie to jest akurat bardzo różnie pod tym względem. Ale wiecie co, przynajmniej nie udaję, że jestem panem idealnym, bo nie jestem. Przykład z matmy zazwyczaj miałem dwóje w szkole. To jest śmieszne. Bo jestem informatykiem, jakby nie patrzeć, i jeszcze programuję. Nie, ale powiem wam szczerze, że naprawdę, jeżeli chodzi o takie programowanie skryptowe i tak dalej, to na przykład, no matematyka jest potrzebna, bo robiąc algorytmy i tak dalej, naprawdę używamy tych funkcji, których nas tam kiedyś w szkole uczą. Aczkolwiek nigdy nie rozumiałem tego, że na informatyku jest potrzebna stricte matematyka, nieprawda. To nie jest w ogóle... Nope. Oho, zaraz się zbaguje, będzie śmiesznie. Dobra, tu już nic nie ma chyba. Jesteśmy po dupie, jeżeli chodzi o życie, ale widzę, że już nam się troszeczkę to naładowało. Nadal czekam, aż powiedzą nam, co z tym ołtarzem. Czy tu coś teraz jest? Na dupę, nie ma nic. Oj. Czemu mi tu kawa stoi koło myszki? Bo na przykład teraz, patrzcie, zrobię taki myk. O, i w tej chwili już prawie przycisk myszy mi wciska kubek od kawy. Ale spokojnie, tam jeszcze jest kawa. Znaczy w sumie to dopiero ją zrobiłem, tak stwierdziłem, że ej. W sumie dzisiaj nie będę miał czasu dalej na nagrywki. W ogóle się ostatnio nie mogę nic a nic wyrobić z nagrywkami. Naprawdę, kochani, ostatnio mam takie problemy, jeżeli chodzi o to. No matko. I co jest najlepsze, ja nawet w nic nie gram. Tak prywatnie, no nie? Bo wiadomo, czasem jest tak, że jakaś gierka nam wejdzie, no i człowiek jakoś tak ją w niektóre gry zagra. Tu jest ta runa F. Tu jest ta runa F. Zobaczcie, to jest ta runa, która występuje tu. Runa taka F. Patrzcie. A nie, to nie ta runa. Nieważne, nie było tematu. To nie ta runa. Bla, 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 bla. Ława, ujła, jak się masz. Zjemy. W ogóle, ja tak sobie tutaj z tym akcentem ruskim gadam. Tak sobie gadam o kolejny żeton. Fajnie. A wy nawet jakoś dziwnie nie pytacie, czy ja jestem z Rosji, czy coś, czy nie wiem, może jakieś korzenie rosyjskie? Oczywiście nie, żeby nie było. Żadnych ruskich korzeni, nic z tych rzeczy. I teraz nawet nie możecie mi powiedzieć, że jestem jakimś ruskim agentem, czy coś, bo jakby nie patrzeć, Atomic Hearta bardzo propsowałem, ale Afterstream, Boże, jak to zbędna gra. Nie róbcie tego błędu, co ja, nie kupujcie tej gry. Większej dennej gierki naprawdę jeszcze nie widziałem. Dobra, zbuduj moduł. Moduł. Bo my nie mamy żadnych modułów jeszcze. Osiągnięto limit platform. Ulepsz wagon, możemy ulepszyć wagon. I potrzeba do tego dwuśrub, dwa łożyska i dwie sprężyny. Dwie śruby, dwa łożyska, dwie sprężyny. Czy my w ogóle mamy... Nie żetony. Właśnie. Mamy. I tu jest też złom. Tu jest piecyk. Jeszcze dwie sztabki weszły, pięknie. Sztaby i komponenty. Co my tu odkryliśmy ostatnio? Węgier! To wiele wyjaśnia. Dobra. Dycha. 8. Prawie dycha. I potrzebujemy do tego tak. Pewnie będzie potrzeba smaru. Pieczona materia jeszcze przy okazji, to jest kuchnia. Nie chcę kuchni, chcę to. Czekajcie, to jest stół badawczy, to też nie chcę tego. Gdzie ja tu mam rzeczy? Czemu ja tu mam ogród? Materia organiczna, ale my nie mamy jeszcze przepisów. Po co oni nam kazali to zrobić? Nie pamiętam.
Zbrojownia to nie to. Kuchnia, laboratorium, tu jest półka warsztatowa. I potrzebowaliśmy do tego dwa łożyska, dwie śruby. Dwie śruby już sobie możemy zrobić, bo to się trochę będzie robić. Potrzebujemy smaru. Żeby zrobić smar, potrzebujemy zielone gluty. Dobra. Nawet chyba będziemy mieć. Tych zielonych glutów to możemy zrobić sobie na maksa. To wcale nie przeszkadza w żaden sposób. Dobra, dwie śruby już mamy. Narzędzia są. A, narzędzie to już mamy, to dobra. Nie było tematu. Mały plecak. To też możemy sobie zrobić. I skórzany strój również możemy zrobić. Skrzynia z amunicją. Płyta pancerza. Dobra, ale chcemy robić komponenty. Potrzebuję tak, jeszcze raz. Tego. Dwie sprężyny, tak? Dwie sprężyny sobie już zróbmy. Co się już zrobiło? Tak, coś już zrobiło. Ej, jak to ładnie zapierdziela. I tu mieliśmy jeszcze chyba trochę złomu. Możemy na razie położyć, nie przeszkadza to w żaden sposób. Z drewno. Tu był złom. Zróbmy sobie jeszcze trochę tego żelaza. Tylko 6 nam wyjdzie, niedużo. No ale zawsze coś. Dwie sprężynki. Ciebie potrzebuję, tylko tu nie ma paliwa. To jeszcze dużo tego 7, ojej, dużo. Tu już paliwa zaraz nie będzie. Czy my mamy tego... Mamy tego wiodostwa jeszcze trochę. Już ci daję 3 sztuki, spokojnie. Piekaj się, piekaj. Tylko tak... Do tego to my potrzebujemy i tak smaru. Bo to jest tylko i wyłącznie odżywka. I tak nam się drewno pewnie przyda. Znając życie. Zaiste tak będzie. Zaiste tak będzie. No i po paliwie. No jeszcze, jednak jeszcze nie. Dobra, jeszcze tylko dwie do zrobienia. Fajnie. I zaraz zrobimy sobie... Jeszcze potrzebujemy tak, dwóch smarów. Dwóch smarów potrzebujemy. Przydałoby się też tutaj troszeczkę przedłużyć chyba, nie? Chyba tak. Dobra, tu się zrobiło, rozumiem. Potrzebujemy smaru razy dwa. To już robimy. To już robimy. I zaraz stąd jedziemy, spokojnie. Zobaczyć jak gra zareaguje na to nasze ulepszenie. Może, nie wiem, dostaniemy coś? Dobra. Ale ty miałeś łożyska zrobić, a nie ze smarem lecieć. Komponenty i łożyska. Łożysko. Daj mu to drewno. 5 sztuk akurat. Mamy łożyska. Nie można dalej ulepszyć? Co za oszukaństwo. Ale cheaterostwo. Co to jest? Platforma rozmontuj. A. No to ja tutaj tyle się bawię. Myślałem, że może... Nie rozumiem tego, ale dobra. Najpierw gra nam mówi, że możemy, a teraz już nie możemy. Jedziemy, są cholery. I zirytowałem się. Zirytowałem się. Nic się nie dzieje i tak. Dobra, tutaj to łatajstwo sobie zostawimy. Na razie w ten sposób. Tylko. My tu pewnie zaraz. Ścieżka, nowa ścieżka 6. I tu już mamy fulę. Właśnie, bo my sobie tu możemy jeszcze pozbierać różne rzeczorki. Pyk. Dobra, ale chciałbym troszeczkę szybciej jechać. Razy 5, pięknie.
Ty byś mi się akurat przydało. Ej, przydałobyś mi się. O! Ja bym chciał sobie linkę wydłużyć, naprawdę. Ja mam dobre miejsce, nawet mam. Link! Ja bum! O! O! Zielone główienko też się przyda. Chodź tu, chodź, cwaniaczku, chodź. Uciek. No to umarło. Bad news. Wywieś. Now there's a piece of scrap metal trying to kill us too. Pola minowe. Na polach minowych znajdziesz dwa rodzaje min, wykrywające i magnetyczne. Te pierwsze reagują na zbyt dużą prędkość. Drugie przypiją się do pociągu i wybuchają po kilku sekundach. Wszystkie miny można zniszczyć lub... Kurde, nie wiem co się dzieje. Wszystkie miny można zniszczyć lub rozbroić. Przy rozbrojeniu masz szansę na zdobycie nagrody w postaci zasobu. Kurde, nie wiem co się dzieje. To lepiej. Won. Zeki. No. Ja mam teraz wszystko rozwalone, zniszczone. Głupie to. Te miny głupie. Czy mnie coś goni? Kurde, posterunek akurat. Zniszczono obiekt przy tej szczegóły. Który by się klikało? V? O Jezu, teraz będziemy się nawalać. Pik, pik, pik. O kurde, już sobie popykałem. Naprawdę twierdzę coraz częściej, że używanie zooma w tej grze wręcz przeszkadza. Coś do jedzenia? Mam chyba coś do jedzenia. Użyj. 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 Możesz mnie zacząć leczyć, czy nie możesz? Gdzie te dziady są? Gdzie wy jesteście? Gałgany? Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. Już wiem. Dobra, nie żyję, został ostatni. Nie, nie został ostatni! Jezu, jaką nawalek z CKM-a. Pierdziele, co tu się... No, co za gnój! Cover me! Daj, strzelam. Może ją też poudaję trochę. Możesz mi się trochę HP zacząć ładować, czy nie bardzo? HP mi się nie ładuje. O, ładuje się. Dobra, ładuje się dalej.
I nie był ostatni. I gnoju jeden. Ale żeś mi krwi napsuł. Ale żeś mi gamoniu krwi napsuł. Kolejny pajac. Chodź tu. Paniaczek, no. Dobra, teraz tak, N, młotek. No to ładnie. Da się tylko to rozwalić? Ej, no to tu jest nie tak. Co tu się dzieje? Nie, wszystko mi tu się porozwalało. Głupie bomby. Kurde, miałem tam podłogę zrobić. I dupa. I dupa. Któryś jeszcze chętny? Emma. Ten to jest dramat. No, trójka. Kto wymyślił pod jedynką hak? Ja pierdzielę, wszystko nam poniszczyli, gałgany. Wszystko nam poniszczyli, gałgany. Nawet nie mam skrzynki, żeby sobie cokolwiek tutaj zrobić. To możemy zostawić. Materia organiczna. Czy ja mogę ją sobie ugotować, żeby ją mieć? Tak z 5 sztuk. Mogę? Dziękuję. Dobra. Tu już jest. Możemy dodać sobie do kotła. Paliwo się przyda zawsze. Okej. Niech to się ładnie robi. Nie ma, gnojku. Coś jeszcze zostało tu? Wiecie, że go nie widziałem? Naprawdę go nie widziałem. Ja go tu nie widziałem, za cholerę. Tylko no właśnie, no teraz jest dupa taka, że... To jest osoby, okej. Okay. Tam porozwalał dziad. To co nam porozwalał dziadyga jeden, no. Brak miejsca, zniszczono. Chciałem teraz chciał to zrobić i nie mogę. Bo nie ma miejsca. Dobra. To była pracownia chemiczna, rozumiem. Z tego co pamiętam. B. Pracownia chemiczna. Laboratorium, to było to. Potrzebujemy miedziany drut, a my nie mamy nawet... My nawet nie mamy warsztatu. Potem zbrojownia, kuchnia, bla 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 bla, stół badawczy, pies hutniczy, stół warsztatowy. No z tego co widzę, to naprawdę trzeba go robić gdzieś z dystansu, no bo tutaj jest lipa. Najlepiej gdzieś tam, tam, hem hem, daleko. Dobra, i potrzebujemy tego kabelka, tak? To jest chyba drut nawet. Kawałek tylko drut. Nie, to nie jest drut. Tak, drut. Jedna miedziucha. Która jest tutaj. No jaja, po prostu jaja. Czemu to się nie stakuje? Czemu tak dziwnie działa? Dobra, sztaba miedzi. Komponenty. Miedziany drut. Jeden.
Zgniatarka blokuje strukturę zgniatarki. Taran blokuje strukturę tarana. Prasa, brykiet węgla. Koło zębate. I do tego jest. Bidon z wodą. Ale to bym sobie odblokował. I nie ma miejsca. Nie wiem, co z tym zrobić. A mogę to wyrzucić? Mogę to wyrzucić. Dobra. I się nic nie dzieje. To sobie leży. Czyli nie jest źle. Tak, ale potrzebujemy czegoś innego. B. Laboratorium. Tego chciałem. Tego gnojka chciałem. I tu potrzebujemy, nic nie potrzebujemy. No właśnie, my tu nie mamy skrzynek. Nie mamy skrzynek, cholercia. B. Tego są potrzebne śruby, ale śruby gdzieś chyba mieliśmy. Nawet są dwie. Nawet są dwie. Te. Nawet sobie zrobimy dwa. O. O. Wiem, że sobie to teraz mogę wziąć, tak. I co te skrzynki nieszczęsne? Co ja mogę zrobić w tej chwili? To jest pytanie, mogę zrobić. Okej. No przynajmniej to taki profit. Sobie te rzeczy pochowamy. Rozumiem, że i tutaj są rzeczorki. Głupio zrobione. N. G. Przenieś tu. Mogę zrobić sobie kolejną? Pewnie nie mogę. Nie mam potrzeby śrub. Jest w ogóle 25%. No ale musiałem to naprawić. Sorry, że takie przedłużanie, no ale nie było innej opcji niestety. Definitywnie to wszystko będziemy musieli tak przenieść. Zjedz sobie to. Użyj. 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 Jednak jedzenie jest naprawdę dobrą sprawą. Naprawdę. Jedzenie jest spoko sprawą tutaj. Ja to mogę też tu wrzucić, prawda? Prawda. Dobra, idziemy lutować to, co nam zabrali. Amunicja, której nadal nie możemy zużyć. Świetnie. Cały czas to samo. Cały czas to samo. No to interakcja. Myślałem, że w końcu coś może, nie. Nie. Nie dla psa kiełbasa, dla pana to. Moduł do rewolweru. Ta gnida tam nic nie zostawiła. On był gdzieś tutaj chyba, tak? Zostawiła gnida coś. Hop. Oczywiście tego nie podniesiemy, prawda? Bo to cholercia spadło gdzieś. No jasne. Ja muszę cierpieć przez to, że on się zbugował. Chyba ta amunicja, ale nie. Niestety nie weźmiemy tego. Trudno. Jaki mamy klimat, jak to mówią? Tu jest bateryjka. Nic więcej, niestety. Myjcie rączki. Interakcja tylko z tego. Dobra, nieważne. Rozumiem, że to by był koniec, tak? Jeżeli chodzi o exploring tej miejscówki. Naprawdę bida. Naprawdę posterunki po pierwsze będą łatwiejsze na samym początku. Będzie coś w nich fajnego, ale tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Posterunek Bida Edition. Idziemy. Mogę to wziąć. Bez skóry jednak, to zawsze coś. No jedź.
Tam już nic i tak dla nas nie ma. Przynajmniej nic, co moglibyśmy wziąć. Hong Kong. No i tak, chciałbym z pewnością sobie jeszcze tutaj troszeczkę tą podłogę wybudować, ale mogę zrobić tylko i wyłącznie dwie sztuki. I tu już więcej... A jednak nie. A, bo to jest planning. Kupuję. Na niebiesko to jest planning. I ogólnie chciałbym zrobić dopiero tutaj jakąkolwiek zbrojownię i tak dalej. Bo z bliska, no nie oszukujmy się, jesteśmy zbyt narażeni na ataki. Jest dla nas zbyt ryzykowny. Teraz musimy sobie polatać. A teraz już bardziej tak, tak powiem, ambitniej. O, piękne surowce. Próbujemy dużo drewna. Wybuchło. Przeszkadzają mi te pijawki w żaden sposób. Znów coś. Chciałem, że znów coś. Dobra, uciekaćmy stąd. Było śmiesznie, ale już nie jest. Opsa. Mam nadzieję, że w dalszych częściach gry będzie coś takiego jak jakieś automatyczne zbieranie tych surowców. Nie wiem, jakiś magnes czy coś, który będzie nam te surowce wyciągał. Ja będę musiał za każdym razem tak dymać na zewnątrz. To jednak może się zrobić irytujące. Dajcie mi ten lód. Może się to zrobić irytujące, nie powiem, że nie. I naprawdę mam nadzieję, że jednak twórcy tutaj zaskoczą mnie jakąś większą inicjatywą, jeżeli chodzi o ten eksporynka, nie wiem, to takie wyspy małe. Że będzie to zrobione z większym jajem, z większą pompą. Bo na razie naprawdę jest to bida. Kurde, nie trafiłem. Nie, ale naprawdę to przyspiesza. Przyspiesza naszą tutaj eksplorację i zbieranie. Czy eksplorację? Zbieranie surowców i eksplorację. Eksplorację tu nie przyspiesza. Ale zbieranie surowców jak najbardziej bardzo przyspiesza. I czuć to, że to jest szybciej wszystko. I dzięki temu również można więcej zebrać, niż byśmy tak musieli latać, nie? Robimy tak i lecimy dalej. Tą wodę przy okazji też pozbieram, bo już się przekonaliśmy, że to jedzenie faktycznie robi robotę z czasem. W szczególności jak jesteśmy słabi w walce, to jedzenie robi robotę, da się przyczekać to wszystko. Dobra. Bardziej mi w tej chwili na tym drewnie zależy, no i może trochę na żelazie. Jakby nie patrzeć, na surowiec przydaje. No i też pytanie, czy twórcy planowali tylko te podstawowe surowce, czy będzie ich więcej? Czy będziemy musieli z tych surowców robić sobie dalsze surowce, aby cokolwiek odblokować? Jeżeli to będą wszystkie surowce, to też jest lipa. To też jest lipa. No pusto. Bardzo pusto. Oh no!
To znaczy, że... Coś się robi tutaj dziwnego. Tam jest jakaś blisko wyspa. O nie. Jestem pewien, że zaraz pierdziel dostajemy. Dobra, wszystko. El Motto. Więc tak, stół do researchu. Możemy sobie postawić oczywiście... W ogóle, właśnie, rzeczy, które są dla nas najmniej istotne. Typu to. Typu nawet... Laboratorium, stół warsztatowy to nie są jakieś wymagające struktury od nas. Możemy je postawić tak na widoku dosyć. Przy okazji będziemy się za tym kryć. Kuchnia chyba też nie jest jakoś ambitna do roboty. Piec hutniczy, na piecu chyba mi bardziej zależy. Ej, nie chciałem tego. Dawaj mi tego młota. Bieg ty, przenieś. Niech będzie tak jak było. Półka na pojemniki, no ale to całościowo musimy chyba przenieść, prawda? No właśnie. Przenieś tu. Tu. No i to możemy gdzieś tutaj. No bo nie mamy chyba żadnych walk po lewej stronie. Przynajmniej na razie się nie spotkałem z tymi walkami po lewej stronie. Może jednak będą wkrótce, ale... Wtedy to byłaby lipa, bo wszystkie skrzynki mielibyśmy po tej jednak, nie? Postawiłeś, ej! Ja coś słyszę. Czuję coś niebezpiecznego. O, jak daleko możemy budować? To jest bardzo ciekawe. Łopanie! Nawet ja muszę tego przenosić w ten sposób, tylko mogę po prostu tam gdzieś... O, tak. Ja bym wiedział. Ja nie latał jak głupi. Musimy to naprawić definitywnie. Jak to nam pierdyknie, to będzie problem. Dźwignia napędu, przyspiesz. Nie da się tego przenosić. Mnie tu coś gryzie. Próbuję. Wypierdzielaj. Dobra, gdzie jest kuchnia? Tu jest kuchnia. Teraz sobie zróbmy może trochę wody. Dobra, 8 sztuk. N. Wkładajmy sobie tu, gdzie to było. Czy jak to, to niech sobie bez problemu stoją tutaj. No i powiem wam osobiście, że czuję się teraz na pewno bardziej pewny, jeżeli chodzi o cokolwiek tutaj to jest położone. Dycha. To możemy zabrać. Tu będziemy składować tylko i wyłącznie złoto. Pamiętać, że nie mamy warsztatu. Najlepiej to jeszcze jakbyśmy sobie zrobili tu jakąś skrzynkę. No właśnie, bo ja nie pomyślałem.
ogród, to będzie fajne, ale gdzieś z daleka. Może być tu. Może być tu. Ten pojemniczek weźmy sobie na jakieś tam jedzonko. Co my tu mamy? To na no, definitywnie nie jest jedzonko. Definitywnie to nie jest jedzonko. Tu jest metal. Farła żadnego tu już nie ma? Dobra, ogólnie to też tu chciałbym sobie zrobić właśnie taką przepalarkę. Rozłożymy. Tutaj niech ten słon sobie będzie. To mi to nie przeszkadza w żaden sposób. Masz tu jeszcze dwa. Masz tu jeszcze dwa. Tu na dole niech sobie będzie to żelazo. Tutaj za to zrobimy sobie takie komponenty właśnie jak to. Jakieś tam różnorakie łożyska, etc, etc. To na razie to broń sobie leży. Niech sobie leży ta broń tu. O Jezu, to jest jeszcze więcej tej broni. O, dobra. To tu. Jest też ta broń. Fuck. Tego aż tak nie potrzebuję, żeby to zbierać w takich ilościach. To zrobić na skrzynkę. Czy jak zrobić skrzynkę? Skrzynka jest do zrobienia ze dwa żelaza. Nawet chyba to mamy. Nie to. Tutaj. Oddziel 2. Dołóżmy sobie tutaj tego drewna. Tyk. I robimy sobie skrzyneczkę kolejną. Co? Dobra. Teraz tak. Nie mieliśmy zrobionej zbrojowni. Wymaga to dwóch sprężyn i dwóch kabli. Kable chyba tutaj możemy sobie zrobić bez problemu. Tu warsztatowe. Komponenty 2, przewody. Nie, to rurki, przepraszam. Potrzebne lepsze rzeczy. Wody i... Aj, dobra, to troszeczkę zwaliłem to. No jak jeja, widzicie to? I chyba kolejny... Snap, ta, kolejny snap, możemy sobie te rzeczy jeszcze pozbierać. Jak to zaraz będzie koniec naszej wyprawy. Miałem na chwilę. Dwa drewna jedno, tylko? Nie, to więcej. Właśnie o to chodzi, jeżeli tutaj zaraz będzie znów koniec, to zrobimy sobie przestój. Lekko mówiąc. Ten lód bym chciał zebrać. Hopsa. Tego lodu tu nie ma. Materia organiczna jak najbardziej, ale lodu nie ma. A. Tam sobie wybuchło przy okazji, widzę. Kurde, tak do wrogów nie strzelam jak do tych... Jak do tych surowcy. Jaki ekwipunek pełny? Nie! Fak, 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 fak. Zebrałem lód? Nie zebrałem lodu! No! No, 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 no. Dobra, na razie wrzucam byle co? Byle gdzie? Jest lód. Widzę lód. Widzę nawet więcej lodu.
Nie wiem, czy starczy. Może i starczy. Jeszcze i wziął za zbieranie surowców pod koniec, nie? Tu się już surka kończy niestety. Dobra, moi drodzy, ale... W tym miejscu kończymy odcinek. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o zajęciu filmu Grauda Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Void Traina, bo ja na pewno sobie tej gry jeszcze nie odpuszczę, dopóki nie zacznie się dziać coś ciekawego. Trzymajcie się. Hej, hej.